Cześć. Dzisiaj lekcja na temat bendingu. Czyli to jest taka śmieszna technika, która polega na podciągnięciu struny lub strun o określony, można powiedzieć, interwał, czyli inaczej do określonego dźwięku. Zamiast gadać, to zaraz wam pokażę. Fajnie to wychodzi na przesterze, więc gram na przesterku. Sztuka polega na tym, że na przykład pociągniecie o pół tonu, czyli w tablaturze w Guitar Pro na przykład jest napisane 1/2, taki ułamek, lub half step po angielskiemu. To po prostu chodzi o pociągnięcie dźwięku na przykład wyjściowego na, tu mam na przykład na 10 progu, mam go podciągnąć do dźwięku na 11, czyli pół ton to jest odległość stąd dotąd, na przykład, albo stąd dotąd, wszystko jedno. Chodzi o odległość dwóch progów sąsiadujących. No i teraz najlepiej, żeby sprawdzić, jak to brzmi, najlepiej właśnie sobie, że tak można powiedzieć, wymacać ten dźwięk. No na przykład mamy tutaj próg 10 i chcemy, żeby podciągnąć o pół tonu, czyli do tego dźwięku. I teraz. Czy widzicie, chodzi po prostu, żeby mamy ten dźwięk, pociągnąć do tego. Tylko teraz jak to zrobić? Najlepiej zrobić tak, w ogóle tą technikę wykonywać, żeby wspierać ten palec podciągający, wspierać innym palcem z lewej ręki. Wiadomo, jeden palec jest słabszy niż dwa palce. Tak samo można zrobić, że robić to trzecim palcem i pomóc sobie tymi dwoma. Teraz mniej więcej widzicie, jak to wychodzi. Wiadomo, czwartym palcem już no ciężko, bo już ten palec po prostu blokuje cały nadgarstek. Więc jeśli już robić bending, to przy pomocy którychś z tych palców. Wiadomo, w zależności od tego, co gramy, prawda, to lub te. Które pokazywałem na razie o pół ton, czyli ten half step. Ale też wiadomo, można zrobić o cały ton, czyli tam będzie na przykład w tablaturze w Guitar Pro pokazany jeden. Albo whole step, w whole step, czyli cały ton. To jest już trudniejsze, ponieważ to musimy pociągnąć, można powiedzieć, o próg mocniej tą strunę. Czyli mamy tak, 10 próg, 12. Teraz oczywiście można różne wariacje tego bendingu robić, bo możemy zrobić właśnie bending szybki. Lub troszkę wolniejszy. Albo w ogóle taki wolny. Czyli tutaj widzicie, no już zaczyna się możliwość modyfikacji tych różnych brzmień. No tu już zaczyna się zabawa. Wiadomo, jeszcze jest jedna możliwość. Pociągnięcie dźwięku o tak jak jest napisane na tablaturze, full. Czyli po prostu to jest, nie jest jakiś konkretny, określony dźwięk. Po prostu pociągamy ile wlezie. Nie jest to po prostu określone, jaki mamy zrobić. Widzicie,
rzeczywiście, no jest z tego fajna zabawa. Teraz oczywiście dochodzi jeszcze możliwość pociągnięcia dwóch strun, użycia dwóch strun. Bo pociągnąć, wiadomo, możemy pociągnąć dwie naraz. Na przykład mam strunę drugą i drugą i trzecią. Jest też taki sposób, że możemy złapać na przykład jak na 14 trzecia struna, na 12 druga struna. I teraz robimy tak, że podciągamy tylko tą strunę na progu 14. Ten palec stoi jakby w miejscu, a ten podciągamy. I tutaj dlatego ten ma być w miejscu, ponieważ ten dźwięk podciągamy tak, że zabrzmi, bo tu jest dźwięk A, tu jest B. I ten dźwięk pociągniemy tak, że będzie brzmieć jak ten. Posłuchajcie sobie, mam ten. A w całości brzmi tak. Tutaj też ciekawie brzmi. Już mi trochę palce było tego podciągania, ale jeszcze jest jeden sposób stosowany chyba głównie na tych dwóch najcieńszych strunach, na B czy tam H, w zależności od tego jak się uczyliście, i E. Na przykład strunę E na 12, a strunę B na 15. I teraz też podciągamy tylko tą strunę B. Albo z pomocą palca. Właśnie tutaj to tak samo chodzi o to, że mamy dźwięk D, podciągamy go do brzmienia dźwięku E. Mamy tak. Ale niespodziewajka, na 12 progu też jest E. Na najcieńszej. Czyli podciągamy dźwięk ze struny drugiej do dźwięku E, który jest też na strunie pierwszej. I wtedy te dźwięki brzmią unisono, czyli po prostu można powiedzieć identyczna jest barwa tych dźwięków, ponieważ one są właściwie na tej samej wysokości właściwie. No i teraz wiadomo, że nie będziemy sobie podciągać w nieskończoność dźwięków. Prawda, w ten sposób. Ale można sobie to zastosować już w improwizowaniu, w solówkach. Czyli na przykład mamy tą pentatonikę molową A. Thank you.
No widzicie, już zaczyna się po prostu mega zabawa. Ćwiczeń tych też można po prostu użyć do ćwiczenia po prostu palców, tego bendingu. Czyli na przykład gramy raz, dwa, trzy, cztery. Wiadomo, brzmi to trochę dziwnie, ale każdy palec tutaj pracuje. No, nawet ten najmniejszy, który no, lepiej go może podszkolić niż go zaniedbać. Wiadomo, czwarty będzie zawsze najgorszy. Brzmi to może dla was teraz jak jakiś badziewie, ale przynajmniej każdy z tych palców teraz ćwiczył i każdy mnie teraz boli. Ale nie zapomnijcie o tym, że można sobie właśnie ładnie dzięki tej pomocy ubarwiać różne solóweczki i takie tam różne. Aha, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednej technice, czyli o trzecim sposobie, w którym mamy na przykład w utworze Nothing Else Matters metalicy. Mamy podciągnięcie. Palec jeden na strunie trzeciej, na przykład na 14 progu, a palec trzeci na strunie drugiej na 15 progu. I teraz podciągamy również ten palec ze strony trzeciej. Słyszycie, ładnie to brzmi. Czyli mamy dwie, właściwie ile? Cztery sposoby. Jeden to jest normalny sposób, który pociągamy po prostu jeden dźwięk o dowolną ilość półtonów na fulla, czy tam na półton. Drugi sposób byłby ten. W solówce na przykład do Stairway to Heaven. Nie wiem, czy akurat dobrze zagrałem. Sposób trzeci. Na dwóch najcięższych strunach. Na przykład 15-12. Ups, 15-12. I ostatni sposób z Nothing Else Matters. Sposób Nothing Else Matters. Wiadomo, można tutaj już więcej tych zagrywek też robić. Na przykład w Nothing Else Matters też jest podciągnięcie na 14, trzecią strunę. I później granie. Pociągamy tylko strunę G, a resztę dźwięków na tych dwóch najcięższych strunach po prostu gramy. Także no widzicie, mam nadzieję, że to w miarę jasno rozpisałem. I mam nadzieję, że pomogę wam coś, chociaż odrobinkę.